On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno: dziewczynko, wstań. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, 54 werset. Utrata własnego dziecka jest strasznym doświadczeniem. Z takim zdarzeniem mamy do czynienia w kontekście powyższego cytatu biblijnego. Sytuacja dotyczyła przełożonego synagogi, który prosił Pana Jezusa, aby ten przybył do jego domu i uzdrowił jego umierającą córeczkę. Po drodze Pan Jezus zostaje zatrzymany, ponieważ pewna starsza kobieta potrzebowała od niego pomocy. W czasie rozmowy z tą kobietą nadchodzi wiadomość od przełożonego synagogi, że jego córeczka umarła i nie ma już potrzeby trudzić nauczyciela. Ale w obliczu tej sytuacji Pan Jezus kieruje do przełożonego synagogi słowa: nie bój się, tylko wierz. Łukasza, 8 rozdział, 50 werset. W co miał w tych okolicznościach wierzyć ojciec dziewczynki? Moglibyśmy to tak sformułować: twoja córka umarła. Ale jeśli prawdziwie ufasz Jezusowi, to uwierzysz, że On znajdzie takie wyjście z tej beznadziejnej sytuacji, którego nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Jeśli więc ojciec ignorowałby słowa Pana Jezusa, Syna Bożego, to pozostałby w swym rozpaczliwym, opłakanym położeniu. Zbolałe serce ojca mogło zostać pocieszone tylko wtedy, jeśli prawdziwie zaufało Panu Jezusowi i Jego słowom. Dzisiaj według tej zasady jest dokładnie tak samo. Śmierć jest następstwem grzechu, który wszedł na świat. Na człowieku ciąży brzemię śmierci. Nasza wina przed Bogiem i wiele innych problemów, które są jej wynikiem, mogą jedynie powodować w nas nieustanny strach i pokój. Patrząc z perspektywy naszych możliwości, wszystko jest zupełnie beznadziejne. W tych okolicznościach Pan Jezus wzywa nas, abyśmy przyszli do Niego. On pragnie dać nam spokój sumienia i przebaczyć nasze grzechy, abyśmy mogli prowadzić z Nim szczęśliwe życie. W tym powinniśmy naśladować ojca tej dziewczynki, przychodząc do Niego w zaufaniu powierzając Mu swe życie. W tamtym czasie Pan Jezus zbudził z martwych córeczkę przełożonego synagogi, gdy ujął ją za rękę. Dlatego i dzisiaj daj i ty się pociągnąć za rękę Zbawicielowi. On wyciąga do ciebie swą dłoń, aby podnieść cię z okoliczności życia, w których się znajdujesz. Wtedy będziesz mógł uchwycić się jego słów i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 28 werset.